Siemanko z tej strony, Sebol. Nie planowałam dzisiaj w ogóle odcinka Gotuj z Sebolem, ale powiem Wam, bo rano robiłem sobie makaron, ugotowałem. No i do tego zrobiłem sobie dwa jajka sadzone, bo miałam 6, zostało mi 4, 2. Tylko tak, żeby wypływało, jak przekroicie, żeby to wypływało. No i teraz sobie właśnie wpadłem na pomysł, że co mogę zrobić z tym makaronem i z tymi jajkami. Zaraz Wam pokażę. Będzie makaron z takim sosem jajecznym. Pewnie to już było, ale do tego oczywiście brakuje mi paru składników jeszcze. Cebulki, dymki albo szczypiorku chociaż, no ale nie mam. Nawet nie mam ani natki pietruszki, no. Tak se po prostu zrobimy. Odcinek to odcinek, można zawsze coś zrobić. Bo jeszcze mam zupkę chińską, nie wiem, zastanawiam się, czy jej nie dodam tego, tej przyprawy z zupki chińskiej. Jak to będzie, zmodyfikować sobie. Bo mam taką zupkę ser wzięła, która ma dobrą przyprawę. Taką fajną, ale zobaczymy. Trzymajcie się. Cześć. Znaczy zapraszam do odcinka, a nie cześć. To zioło ma piękny aromat, choć to nie prymat, choć to nie kamis. W sklepie tego nie otrzymasz, ale zmysły tym karmisz. Już wiem, jak wykorzystam ten makaron, spokojnie. Jest makaron. I sobie go wykorzystam, wiesz. O, jest patelnia. Włączmy tu może na mały. Nie, chociaż wolałbym na duży, bo żeby z każdej strony. Ja mam niestety oleju, ale to obojętnie. Mam masło kawałek. Trochę masełka. No i zaraz wbijemy 4T sobie. Mała trochę ta jest. Mam taką łyżkę do zupy, to sobie nałożę tym. Dobra. Nie wiem, czy tego zupki chińskiej nie będą, zobaczymy. Może to zrobię inaczej sobie. Bo to jednak wydaje mi się, że tamte trzeba ma inaczej zrobić. Więc zobaczymy. O, jest. Tyle powinno starczyć. Już mogę wszystko prawie dać. Jak zmieści się to, to czemu by nie. No i do tego wbijemy jajeczka, damy pieprz, sol. Do tego trzeba dodać pieprzu i taki przepis jeszcze kaczy efekty, ale to tam to trzeba jeszcze sera dodać i sam pieprz, no i sol, no i to zamieszać. Sos. Czekajcie, muszę tym tutaj, nie będę tak skrobał za bardzo, tylko tak go przemieszać trochę. Elegancko. Aby tak się trochę jajko zrobić z tego, to też nie przeszkodzi. Ja tam najchętniej do tego dodam, jeszcze Wam powiem sam.
Zawsze robię z takiej panierki, tylko innej, robię zawsze kotlety. Moja mamuśka robiła schabowe. I to bym fajne było, jakby to na tłuszczu tak rozpuścił, tą panierkę. I z takim tłuszczem by było. Ale ja zmodyfikuję to jedzenie. Bo to jest pewnie dobre już. Bardzo dobre. Fajnie smakuje, ale ja bym to zmodyfikował jeszcze. Sos sojowy może? Eksperymentujmy w kuchni. Ale tylko trochę. Czy ty nie przesadzać? Zobaczyć teraz. Dobra, poczekajcie. Muszę to jednak tak powoli będę robił, żeby nie skrobać. Żeby za bardzo nie skrobać. Dobra. Którą mamy godzinę? 41. Zaraz będzie mazł taką wersję piosenki Queen, Love of My Life, w wersji wokalisty Scorpions, Klaus Mai. Świetna. Zaraz będzie premiera na kanale Cebol TV, bo sobie wrzuci, żeby to nie znikło skądś. Żeby to nie znikło. No i zobaczymy teraz. Jeszcze jakąś przyprawę bym dał. Myślę, że curry. Lekko pikantego. Przyda się na pewno, tutaj to by było dobre. I myślę, że już. Także nie wyrzucać makaronu, nie wyrzucać czego. Co macie, to można z tego zrobić, zobaczcie. No i zobaczymy teraz. Tak tylko po prostu zamieszam. Będę starał się nie skrobać za bardzo. Proste danie. Szybkie. Dobra, i zobaczymy. Teraz sprawdzimy. Ja ten czosnek jeszcze tutaj dalej lubię. Poezja. No, fajnie. Mam czosnek, jak nie mam tutaj, ale nie mają co zrobić. Nie. Mam tutaj czosnek, jeszcze z pomocą czosnkiem. Ciężko będzie go jakoś. Nie mam chyba tej. Już czuję czosneczek. Uwalnia się. Wow. Świetne. Trzymajcie się. Cześć.